polskie skrzypce kontra litewska gitara. Taki nietypowy pojedynek muzyczny odbył się ostatnio w zabytkowej sali wileńskiego ratusza. Galvojau padaryti tokį klasikinį roko kūrinį, bet pagrojus gitarą ir aš jau nusprendžiau, kad nubodu. Kažkas neįdomu ir reikėtų labai tokios vienodos pasikartojančios frazės ir man kilo idėja, kad galėtų kažkas atsakyti kažkoks tai artimas gitarai instrumentas, o pats artimiausias ir pagal formą ir pagal garsą, manau, yra smuikas gitarai. Tai iš karto man kilo mintise mano draugas Zbignevas, mes su jo kažkada buvom susitikę dar jaunystėje, nes muzikantai žinot, vis tiek žino visus, kas gerai groja, tai tikrai visus žino. Zbignevas tikrai yra iš tų, kuris labai gerai groja ir aš jam pasiūliau, daviau paklausyti šitą kūrinį ir kaip man tikrai buvo keista, jisai sutiko. Zagrać to Aurelius mnie namawiał kilka lat i ja zagrałem z nim jeden utwór i powiedziałem dość, wystarczy. I on dzwonił do mnie na przeciągu chyba 2 lat, żeby mi później myślę, jeżeli taki natarczywy człowiek, widocznie coś w tym znaleźć. No i my ostatnio odbyliśmy z nim turnę po Litwie, właśnie tylko bez orkiestry, tylko we dwójkę z podkładem graliśmy. No i solowe numery. I ludzie bardzo dobrze przyjmowali to, po prostu dziwiłem się. Nasze granie jest częściowo bazuje się na improwizacji. I ludzie to widocznie czują i to działa i to bardzo cieszy. I dla mnie to też w jakimś stopniu wypróbowanie siebie w nowej dziedzinie. Thank you.
zasadzie to nie jest nowe to właśnie porównywanie gitary i skrzypiec, bo sam Paganini był świetnym gitarzystą. I jeszcze w starych czasach we Włoszech zawsze były, teraz są konkursy muzyczne, gdzie jest jury, są miejsca, nagrody i tak dalej. Dawniej odbywała się rywalizacja w podobny sposób. Z jakiegoś miasta przyjeżdżał wirtuoz i ogłoszenie, przyjechał wirtuoz. Zaraz w tym mieście znalazł się, który chce z nim rywalizować. I urządzali taki koncert, gdzie grali. Tam nie było jury, tam nie było miejsc, tylko ludzie aplauzem podtrzymywali niego i w końcu ten otrzymywał któryś więcej głosów, że wszyscy później gazety pisali, że w naszym mieście zwyciężył i ten, który przegrał, to spuściwszy głowę musiał wyjechać z tego miasta. Tak Lipiński między innymi w Warszawie rywalizował z Paganinim, polski skrzypak. No i Paganini zwyciężył. Różnie to wyglądało, ale w końcu wszyscy przyznali, że Paganini był mocniejszy. I Lipiński wyjechał do Dresden i pracował w Niemczech jako koncertmistrz. A kto dzisiaj wyjedzie z Wilna? Kto dzisiaj wyjedzie z Wilna? No my nie stawiliśmy tak pytania, ale ponieważ jestem Polakiem, to chyba ja bym chętnie wyjechał. Aż tak źle? No nie, po prostu no to powiem, że trzeba zdążyć wyjechać. Jeszcze może nie. No nie, manau, kad vat ir po koncerto ir žiūrovai ir visi suprato, kad tai yra tikrai taikus dialogas. Tai yra taiki dvikova, papildanti vieną kitą ir paįvairinantis spalvomis, kad ir tą patį Paganinį ir viską išgirsti, tą pačią frazę atliekant čia pat smuiku ir čia pat gitara. Tas pačias natas, tai yra žmogui malonu tiesiog. Pokojowy dialog dwóch światów muzycznych? Bez nutki rywalizacji nie byłoby jednak tego autentycznego święta dla melomanów, gdy szala zwycięstwa czasem zdecydowanie przychylała się w jedną stronę, by za chwilę poszybować w drugą. Rzeczy, które powstały dosłownie na generalnej próbie o godzinie 18, jakieś idee, żeby zagrać lot Czmiela tak zwany, też zaimprowizować na ten temat. Ale kilka utworów mamy opracowanych już zawczasu było takich odegranych. I ja zauważyłem, że te utwory jakoś może im mniej spodobały się. Zawsze ta improwizacja ona była ciekawsza dla ludzi, bo ludzie czują, jak muzyka powstaje na miejscu. Słuchacz widział, jak powstaje muzyka, jak zaczepia się, jak dźwięki przychodzą w jakieś inne dźwięki i jak to kończy się albo nie kończy się, albo urywa się. Więc myślę, że ten moment był ważny w tym koncercie, jak też i porównanie, współzawodnictwo techniczne tych dwóch instrumentów.